Sieman Koldziska w tej strony Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z kariery Hanowerem 96. No a dzisiaj zaczynamy nowy sezon. Prawdopodobnie jeszcze nie rozpoczniemy zmagań ligowych, bo jak widzicie pierwszy mecz jest dopiero 31 sierpnia, więc zostało jeszcze sporo czasu. Tutaj oczywiście ważne informacje o rynku transferowym. Standardowa wiadomość. Tutaj dodałem sobie kilku piłkarzy do listy życzeń. No ale... Nie oszukujmy się, niestety większość z nich to nie są piłkarze na mój budżet, bo jak widzicie mam zaledwie 12 milionów. No co to jest jak na poziom Bundesligi? To są śmieszne pieniądze. Oczywiście sugerowałem się też waszymi komentarzami. Tutaj m.in. jest Fosumensa, który jest dość ciekawym prawym obrońcą. Dodałem sobie tutaj Grzegorza Krychowiaka, Paredesa, m.in. Roden, Dindiego, Bakajoko, Pawona, Linet tego tak z własnej inicjatywy bardziej. Też tych skrzydłowych jak Gnabry i Turbe. Ale nie wiem, czy na któregokolwiek z nich będzie mnie stać tak naprawdę, bo widzicie jakie mam żałosny budżet. Jak nie sprzedam kilku piłkarzy, to ciężko będzie jakiegokolwiek piłkarza pozyskać w tym okienku. No tutaj już nie mogę wysyłać zapytań o piłkarzy. No bo niestety no, skończyli mi się ludzie do tego. Postanowiłem, że wystawię kilku piłkarzy na listę transferową. Tutaj jeszcze Antonowi ostatni raz przedstawię propozycję kontraktu jak odrzuci. To po prostu go sprzedam. A jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego nie chcę przeprowadzić tego manewru, że wiecie, wypożyczam go no i potem skracam wypożyczenie i wracam do mojego klubu. Z prostej przyczyny: on ma rok kontraktu, więc nawet jak zastosuję tą sztuczkę, to jest duża szansa, że za darmo odejdzie z mojego klubu. A tego bym nie chciał, bo jest to jeden z najbardziej wartościowych piłkarzy i jednak chciałbym coś na nim zarobić. No tutaj wystawiam sobie kilku piłkarzy na listę transferową. Mam nadzieję, że za któregoś z nich przyjdzie oferta, bo tak naprawdę kilku chętnie bym się pozbył. Ostatnia szansa dla Antona, proponujemy mu nowy kontrakt. Mam nadzieję, że na niego się zgodzi. Jest to moim zdaniem świetna oferta, 20 tysięcy, 5 tysięcy podwyżki, kluczowy piłkarz. Jeśli tego nie przyjmie, to niech zmienia klub i nikt tutaj nie będzie za nim płakał. Ustalimy oczywiście jeszcze trening, trzeba tutaj dodać kilku piłkarzy do treningu. Oczywiście tych najbardziej obiecujących, m.in. Bartosz Kapustka, bo to w przyszłości będzie chyba najlepszy skrzydłowy w Bundeslidze. Jeszcze oczywiście Odegard. Na razie będzie ćwiczył Mijanie Rwala, potem mu w przyszłości zmienię ten trening, bo już praktycznie ma tam wszystko wymaksowane, ale to dopiero w przyszłości. Niech się tutaj na razie rozwija. Paslak to jest bardzo obiecujący piłkarz. Jeszcze niech chwilę potrenuję, jak będę miał bardziej takich powiedzmy, powiedzmy rozwojowych piłkarzy. No to oczywiście Paslaka wykreślę z treningu, bo on już praktycznie osiągnął swoje maksimum, jeszcze minimalnie się tylko może rozwinąć. Warto też poćwiczyć Karacicia bo tam o 1-2 overal jego myślę może jeszcze wzrosnąć, chociaż nie jest to nic pewnego. Najlepiej, oczywiście, trenować tych piłkarzy, którzy mają wysoki potencjał, bo wtedy trening jest po prostu najbardziej owocny. No na razie, nasz budżet na nic wielkiego, niestety, nie pozwala. A wielka szkoda, no bo tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, chętnie przeprowadziłbym wielkie transfery, no ale bez pieniędzy się tego nie zrobi. Ktoś mi tam proponował, właśnie, żeby wyszukać bramkarza w szkółce juniorów. Tylko że tam pisał, że w Niemczech. A nie, ja wolę z Polski. Polska ma naprawdę utalentowanych bramkarzy i mam nadzieję, że któryś z nich zasili szeregi naszego zespołu. Oczywiście to chwilę zajmie, plus nie mamy żadnego rezerwowego bramkarza obecnie, bo nasi dwaj rezerwowi odeszli za darmo. Więc jeśli Karacić dozna kontuzji, to mamy problem. I na bramce nie wiem, kto stanie. Może Kownacki. O, tutaj turnieje przedsezonowe. Tutaj niby najlepsza nagroda, ale powiem wam szczerze, że chyba najbardziej przekonuje mnie tarcza Starego Kontynentu. Tylko i wyłącznie z tego powodu, że jest tam lek Poznań, chętnie zmierzyłbym się z moją byłą ekipą, którą dość długo trenowałem. No i trzeba im pokazać, kto tutaj jest lepszy. I że po moim odejściu jednak stracili trochę na jakości. No plus stracili kilku ważnych piłkarzy, no bo kupiłem od nich Kownackiego, wrócił z wypożyczenia do Borussii Paslak, a potem dołączył do naszego zespołu. Jak ktoś się w lechu zaprezentuje z dobrej strony, to jest szansa oczywiście, że sobie go kupię, no bo dlaczego by nie. Tutaj jak widzimy, Zakrychowak 34, za 15 chcą rodę sprzedać, to jest dobra oferta. Tandindi 29, tutaj Bakajoko 46, no to są oferty powiedzmy, że nie na mój budżet, niestety. Proponowaliście naprawdę fajnych piłkarzy, no ale niestety ich wartość przewyższa możliwości mojego budżetu. No, ale oczywiście o większość wyślę zapytanie, tak po prostu, żeby się dowiedzieć, czy kiedykolwiek będę w stanie ich pozyskać. Mam nadzieję, że kiedyś będzie Hanower tak bogatym klubem, że będę sobie mógł tutaj pozyskiwać Cristiano Ronaldo. No, ale na to obecnie niestety nie ma szansy. W osumensach też dość tań 19, zaledwie 34 tutaj za Paredesa. Pawon poza moim zasięgiem, Linet, również Gnabry tak samo. No, powiem wam, nie. ty masz fajną wartość 40 milionów. To się ceni, naprawdę, to się ceni. Oferta za Sobiecha. Powiedzmy, że jak dadzą tak 4 miliony 800, 000, to Sobiech przejdzie do ich zespołu. No bo nie oszukujmy się, Sobiech nie ma szansy na grę. On nawet w drugiej Bundesliga nie grał w podstawowym składzie. Mamy Kownackiego jako takiego, powiedzmy, polskiego napastnika. A Sobiech to jest tylko zapychać tak naprawdę nas pozbawia. Budżetu na pensję, bo pobiera pensję, a w klubie jest taką maskotką, bo nic nie robi, nie gra. Nie ma szans na grę, no bo jest za słaby, po prostu. Tutaj Anton, jak widzimy, nie chce przedłużyć kontraktu. OK, wystawiamy go na sprzedaż. Trzeba na nim zarobić, bo jeśli nie teraz, to już nigdy. Kontrakt kończy mu się za 12 miesięcy. Patrzcie, chłopak uważa, że za mało zarabia, dajecie mu podwyżkę, on nie chce kontraktu. No. Logika, ale to jest. Produkcja i jej, więc ja tutaj nie wnoszę, że jest jakakolwiek logika, no ale jest fajnie dzięki temu. Oferta za bakalorca, jak dadzą, powiedzmy 5 milionów, to jest ich. Nie sprzedam go za 3 miliony, to jest jedna pewna rzecz. Choćbym miał negocjować pół tego okienka transferowego, nie sprzedam go poniżej pewnej kwoty. Można ten trochę negocjować, powiedzmy 4,5, no ale za 3 miliony, no przecież takiego dobrego piłkarza się nie sprzedaje. Bo to byłby za dobry interes dla kupującej drużyny. Myślę, że w podstawowym składzie zagra Zelkę. Czy można tutaj dokonać jeszcze jakichś zmian? Za moment zobaczymy. No raczej już nie. To jest to, co powinno być. I okej. Okay. Pierwszy mecz. Gramy z drużyną z zaplecza hiszpańskiej elity Sevilla Athletic. Atletico. No, taka drużyna moim zdaniem spokojnie do ogrania. Nie powinniśmy z nią mieć najmniejszego problemu. No, jak widzicie, ich skład jest dość przeciętny. Powinniśmy tu wygrać spokojnie, tak z 2-3-0 i pokazać, kto jest tutaj lepszy. I Sevilla Lopez zdobywa bramkę, ale szybko wyrównuje Paslak. To jest akurat dobra wiadomość, że Paslak jest w gazie. Fosum pojawia się w miejsce Szmindebacha, kapustka na 2-1. Dobry początek Polaka w tym sezonie i oby tak pozostało do samego końca. Paslak na 3-1, pewnie pokonujemy ekipę z Hiszpanii i odnosimy pierwsze zwycięstwo w tym turnieju przedsezonowym. Dobry początek to podstawa. Następny mecz gramy z Lechem Poznań. No taki sentymentalny mecz. No ale na boisku już nie będzie żadnych sentymentów. Trzeba po prostu zniszczyć naszego rywala najbliższego i pokazać, kto jest lepszy. No Lech w pierwszym meczu zremisował z Hellasem Verona. Dobry wynik tak naprawdę dla Lecha. No ale myślę, że z nami zdobędą 0 punktów. Przynajmniej taki jest plan i mam nadzieję, że uda się go zrealizować. Kolejny trening zakończony. No najbliżej rozwoju jest Zelke, Kapustka i Paslak. Zobaczymy w ogóle jak się zmienił skład Lecha Poznań pod moją nieobecność. Oferta prowadzenia kadry narodowej Chiny raczej nie jestem zainteresowany. Oferta za sobie Haskaliary jak dadzą 4 miliony 900 może spokojnie odejść do ich zespołu. Za mniejsze pieniądze niech zapomną o tym. Przechodzimy dalej i za moment zaczniemy spotkanie z Lechem Poznań. Dość długo to się ładuje. Kilka wiadomości. Oferta za Waldemara Antona. 10 milionów to jest zdecydowanie za mało. Mogę negocjować, ale muszę dostać wyższą ofertę na start. Moja oferta to 16 milionów. Za za 4,2. Nie, 4 i powiedzmy 7 i jest wasz. Myślę, że jest to uczciwa propozycja jak za tak dobrego defensywnego pomocnika. No i okej. Okay. Zobaczmy nasz skład. Myślę, że dokonam tutaj pewnych zmian. W miejsce Zelke zagra Kownacki, żeby się zmierzył ze swoim byłym zespołem. Już więcej zmian myślę, że nie trzeba robić. Mecz na pewno, który przywołuje wspomnienia, ale trzeba być w nim bezlitosnym i pokonać Lecha Poznań. W tarczy Europy. Tutaj tylko jedna drużyna może zwyciężyć w tym pucharze i chce, żeby był to Hanower 96. No to jak widzimy dość podobny skład. 1 do zera. Paslak z rzutu karnego. Dobrze, że trafia z tych rzutów karnych. Putnocki odnosi kontuzję. Markowicz jest na ławce, więc trener zawsze może go wpuścić. Pierwsza połowa właśnie dobiegła końca. Zelke pojawia się w miejsce Becha. Paslak na 2 do 0. Były gracz Lecha Poznań oczywiście dobija swoją ekipę. Był tam wypożyczony z Borussii w trakcie trwania tej kariery. Dziwię się, że na ławce był Senesi Gajos czy ten he choćby ale w podstawowym składzie grali naprawdę też dobrzy zawodnicy Olkowski, Bednarek, Martinez. To są naprawdę gracze wysokiego formatu. No i aż dziwię się, że tak łatwo pokonaliśmy Lecha w drugiej grupie Lugo na czele drugie miejsce Fortuna Düsseldorf. No i okej, okay, tutaj jedna wiadomość, zawodnik zawieszony. Okej, okay, Olivier Zork nie może wystąpić w najbliższym spotkaniu. Spoko, jakoś to przeżyjemy. Myślę, że w jego miejsce ktoś tutaj może zagrać. Jest niby ten prawy obrońca, ale my zastosujemy inny trik. Prip pojawi się na lewej obronie, a na prawej zagra Paslak, bo jest to bardzo uniwersalny piłkarz i może grać na wielu pozycjach, za co go bardzo cenię. I ok, tutaj zawodnik, jak widzimy, zawieszony, to już czytaliśmy. Transfery, no na razie wielkich transferów nie ma, ale myślę, że moglibyśmy jeszcze wyszukać jednego piłkarza, który nazywa się Roa. I jest defensywnym pomocnikiem w Lechu Poznań, szczerze zapomniałem o nim, jeśli chodzi o defensywnych pomocników. On ma dość ogarnięty overall i jako zmiennik na pewno by się nadał. Dlaczego by go nie pozyskać tak naprawdę? Pozyskałem go do lecha Poznań, rozwijałem go tam dość długo i myślę, że byłby godnym następcą bakalorca. Raczej o pierwszy skład, nie wiem, czy by walczył, bo chcę mieć przynajmniej jednego takiego wiecie, klasowego NPD z overallem powyżej 80. Ale Rewa jako zmiennik byłby dobry. Zaproponujmy za niego 6 milionów, bo 12 to zdecydowanie przesada. I ok, to już zakończyliśmy. Przechodzimy dalej. Dwie wiadomości. Zud, przechodzi widzimy do Monaco. Sobiechem nie są już zainteresowani. 4,2. Nie chcę go za te pieniądze sprzedawać. Już pójdę na ustępstwa. 4,5 miliona i jest wasz. To jest naprawdę wyborna oferta. Jeśli na taką nie przystaniecie... To zapomnijcie o tym piłkarzu, po prostu. To my tutaj dyktujemy reguły gry, a nie Wy. I jak widzimy, 11 milionów za Antona, za mało. Ja chcę powiedzmy w tym momencie, nie 14, 15. Idźmy na całego i tak tego piłkarza sprzedamy, bo jest bardzo obiecujący. No i wiele klubów w Bundesliga będzie nim zainteresowanych. Jeśli nie Wy, Szalkę, to ktoś inny. Jak widzimy Leno przechodzi do Tottenhamu za 65,5 miliona. Bardzo duży transfer Bayer u Leverkusen, ale też duże osłabienie. Ostatni mecz w grupie. Gramy z Hellasem Weroną. Rywal moim zdaniem spokojnie do ogrania. Paslak na 1 do 0. No naprawdę nie jest w kapitalnej formie. No nie, kontuzja Antona no jeszcze może się skończyć tym, że odejdzie nam zaróg za darmo. Tylko nie to, nie kontuzja w takim momencie, gdy chcemy go sprzedać Kownacki na 2 do 0. Dobrze, że zostawiliśmy go w podstawowym składzie. Myślę, że była to słuszna decyzja. I mecz się kończy naszym zwycięstwem. To na pewno cieszy. Trzy punkty są. Zwycięstwo w grupie jest kompletem punktów. I w półfinale zagramy z Bari. Rywal, w naszym zasięgu, jeśli przegramy, to będzie po prostu wstyd. Anton na szczęście jest kontuzjowany tylko przez 7 dni więc nie ma żadnego problemu. W jego miejsce myślę, że pojawi się Bacalorz, no bo jednak warto też wypromować tego piłkarza, żeby jego przyszły pracodawca był w stanie zaoferować za niego większe pieniądze. Ej, czekajcie, czy Zork przypadkiem nie odbębnił tego meczu zawieszenia? Czekajcie, bo tu mi coś nie pasuje, ewidentnie. Był zawieszony, ale chyba tylko na jedno spotkanie. Czy coś tam nie doczytałem wtedy? No przecież pauzował w meczu tym ostatnim z Hellasem Veroną. Więc nie wiem o co chodzi, ale dobra, no, skoro gra tak chce, paslak na prawą obronę, prip na lewą. Tutaj na ławce pojawi się jakiś no name, niestety nie mamy obecnie rezerwowego bramkarza. Czekam aż ten Francuz znajdzie mi jakiegoś ciekawego juniora w Polsce. Mam nadzieję, że nastąpi to szybko, bo jak nie, to będzie naprawdę nieciekawie, jeśli w trakcie meczu nie daj Boże karacić dozna kontuzji. W drugim półfinale Lugo zmierzy się z Hellasem Weroną, my wygraliśmy tą grupę, drugie miejsce Hellas, trzecie miejsce Sevilla Athletic. W drugiej grupie Lugo wygrało przed Bari, trzecie miejsce Krotone. Outsiderem Fortuna Dusseldorf. No i kolejny trening jest w trakcie, za moment się zakończy, czy ktoś się rozwinął, no niestety nie. No ale jak mówię, Zelke jest bliski rozwoju Kapustka, Odegard czy Paslak, więc dobrze jest naprawdę. W następnym materiale oczywiście już przesymulujemy spotkanie z Bari. Myślę, że zakończymy też ten turniej przedsezonowy już w następnym materiale, bo zostały no max dwa, dwa spotkania, więc naprawdę mało. Tutaj proponujemy za Zaroe 8 milionów. Freiburg nie chce pozyskać Bacarosa. Ich strata to jest bardzo klasowy piłkarz, który bardzo szybko moim zdaniem znajdzie sobie nowego pracodawcę. Więc jak coś ludziska już Wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się.